Siemanko, witam was serdecznie, ponieważ nie przygotowałem sobie żadnego tematu, to będzie taki vlog na wykończenie baterii, czyli jadę i pitolę sam do siebie. Czy to będzie ostatni vlog na Hornecie, to nie wiem, już się z wami pożegnałem, jeszcze coś tam ponagrywałem wcześniej i później, więc coś tam będę wam wypuszczał, tamten po prostu pożegnalny nie jest w kolejności tak zwanej chronologicznej, tylko w międzyczasie go nagrałem. Grzeje mnie w baniach niesamowicie, nie mogę otworzyć szybki, gdyż udało się. Będę żył. Posłuchajcie jeszcze troszkę szerszeniowatego. Ładna pogoda. Jestem chyba w Józefowie, więc może jakieś ładne widoki się trafią, może Bartek się zakocha. Bo Bartek nie jest zakochany, Bartek jest singiel. To może i zakocha w jakiejś tutaj pięknej, nieznajomej. Sobie powoli mykam do domu z wycieczki. Nakręcone na tą chwilę 130 na liczniku od tankowania, jeszcze wcześniej ze 20 zrobiłem dostać, czyli 150 km. Właśnie tak. Muchy nie ma na obiektywie, to jest najważniejsza informacja dnia dzisiejszego. McDonald's za 3,1 km, ale Bartek McDonalda nie je, bo Bartek jest fit ziomek. No nie no, staram, czasami opierdolę, wiadomo, wieśmaka, jak to wieśniak z Warszawy, ale tak to ja staram się nie jeść. Na pewno nie codziennie i na pewno wolę Burger Kinga. Jak McDonalda, napiszcie w komentarzu, czy wolicie Burger Kinga, czy McDonalda. Znowu się uduszę, ja pizgam. I tak całą drogę. To otwierasz szybkie, to zamykasz, to otwierasz, to zamykasz. I tak to wygląda. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Bart Moto. A wy macie jakiegoś cruisera. Jak będę stary, też pewnie będę jeździł cruiserem. Jest taki, jest taka nadzieja, chociaż wątpię. A dlaczego Bartek nie je McDonalda? Bo Bartek jest, stara się jeść zdrowo, to raz, już wam kiedyś o tym mówiłem. A dwa, że próbuję zrobić coś z moim brzuchem i próbuję go wyrzeźbić trochę, a McDonald's i na pewno w tym nie pomagają. A tak jak mówię, nie, żebym nie lubił, kurde, kawka, zmaczka, first class, ale wolę ze Starbaczka. Ale zmaczka też jak najbardziej, kawunia na propsie. No i to taki będzie vlog. Będę wam pitolił to, co widzę. Ładna BMW-czka. Ja fanem BMW-ki nie jestem, ale chciałbym kiedyś kupić BMW-czkę, nigdy nie jeździłem. Być może kiedyś se kupię. Ale słuchajcie, taki upał, powiedzcie mi, gdzie są wszystkie piękne panie? Gdzie one się pochowały? Ja tu jadę, wypatruję ich. A tu nie ma. Krótkie kieski, krótkie shorty. Cholera. Się pochowały, pewnie opalają. Piękne, krągłe ciała. Może tak być właśnie. O, tutaj już. Luźnie jedziemy, posłuchajcie, prawie równo z pociągiem. Czy wyrównamy się z pociągiem, czy wyprzedzimy pociąg? Jedziemy na równo z pociągiem. Dokładnie na równo, ale mamy światła, pociąg nie ma świateł. Trochę go wyprzedzamy. Czy wyprzedzimy pociąg, czy będziemy szybsi od pociągu? Proszę państwa, co za emocje. Ale to jest... Nie ma, słuchajcie, jak nagrywać motovloga
z wyłączoną kamerą i spadniętą baterią, także... Ale z tymi motovlogami to słuchajcie, tak jest, albo nie weźmiecie baterii, albo weźmiecie pełną kartę, albo tą kartę zostawicie w kompie. Więc zawsze coś, to nie jest prosta robota. Kto się tym para, to wie. Później, że zgrać, obrobić, trzeba mieć 500 terabajtów dyski, żeby to wszystko pomieścić, bo to coraz więcej zajmuje miejsca, mówię wam, no po prostu to jest jakaś masakiera. A jeszcze postanowiłem coś ponagrywać, coś wam wrzucić, mimo to, że już hornetka nie mam, hornecika, hornetunia już nie jest w moich rękach. O, teraz na przykład znowu mi się źle kominiarka ułożyła, no i mówię wam, zawsze coś w tych motorach, kurde, zawsze coś nie tak. Nie jeździcie motorami, bo to jest przejebana sprawa, przerypana, chciałem powiedzieć. Teraz pikniemy przez dzielnicę, którą już nie raz widzieliście na moich nagraniach, czyli przez Gozław. Ktoś tam w ogóle pisał, żeby nagrać film z Warszawy, ze Starówki i tak dalej. Ja go zrobię. Teraz tutaj chyba. Ja mam w prawo skręcić. Mam taką nadzieję. Tutaj fajne domki są. Jak wygram w Totka, to sobie tu gdzieś pizdnę segment, będzie garaż, będą motory, będą nagrywki z garażu, zostawcie łapkę w górę. Co, dziś mam dobry humor, mimo że to ostatnie podrygi horneta w moim posiadaniu, no, ale tak bywa. To słońce pewnie tak na mnie działa. Ja w ogóle lubię, kurde, jakieś ciepełko, nie lubię zimy. Ja mógłbym w takim klimacie cały rok żyć, jak dzisiaj. Dzisiaj, nie wiem, ze 30 stopni pewnie jest, jak nie lepiej. Bo te to są wariaty, to dostawca pizzy nie. To Dominus. Tych to ja podziwiam. Kurna, zima, lato. Cały rok napindalają na tych skutrofonach. A słuchajcie, taka ciekawostka. O, tutaj kręcę syrenkę nową. Dobra, nikt tu nie stoi, to ja se stanę. Znowu się, kurna, uduszę. No, teraz będę za chwilę sprawdzał, czy się nagrywa. Poproszę o zmianę światła, bo się rozpuszczam. Dziękuję za wysłuchanie postulatu. Transalp. Transalp, dobry sprzęt. Tu przyciskam do. O, samochód ktoś sobie wypożyczył na godzinę. Fajny myk, też wam zrobił ten film. Jak to działa we Warszawce i w Krakowie, można sobie wypożyczyć samochód jak rower, taka jest sytuacja. Wiosna, w sumie wiosna jeszcze lata, nie ma. No, także tak. I znowu przyłbica do góry. No słuchajcie, gdzie się podziały te piękne panie, których zawsze widać multum, a nie jaki Bebzon ma. Człowieku, men, weź się za siebie. O, tam na przystanku jakaś w białym. I o to chodzi. Ten tu skrinco.
Ktoś mi na Messengerze pisze. No i tak to wygląda. Dzisiaj meczyk, pewnie Polska wygrała czy nie, nie wiem, zobaczymy. Będziemy oglądać, jak ja nie lubię jeździć. Hello. O, jaka fitness pani biegaczka. Kiedyś kumpel mnie, słuchajcie, pyta, dlaczego zacząłem biegać. I biegła taka piękna. No to mówię ty, no to jak sobie biegasz po parku i takie piękne biegają, to już chce ci się biegać. Aha! Czyli przyjął do wiadomości. Tutaj jakiś łob jazdy. Przejazdy, wszyscy w szoku, nikt nie wie jak ma jechać. Bo nagle trochę przystanek pojpsuli. Sorry, może będziecie słabiej słyszeć, będzie lepiej słyszeć horneta. Jaki ładny Leon. Ten Leon zajebiście mi się podoba z zewnątrz, natomiast w środku to ja się śmieję, że trochę polonezem podjeżdża. Ale taką R-kę to ja bym mógł mieć. Kiedyś chciałem kupić Leona w tej budzie Cuprę 240 kunia. Ale stwierdziłem, że kupić to pół biedy, ale to utrzymać. A później się okazało, że chyba był składany z 5. Więc zwyczajnie go olałem. Bo zatankować to jeszcze pół biedy, ale później zapłacić za opony, za tarczę. Niedobry pani. No i pięknych pań nie było. Nie spotkaliśmy żadnej. Pięknych, nie pięknych, pięknych. Dobra, słuchajta, moi drodzy parafianie. To było na tyle w tym vlogu. Ja jeszcze jadę sobie pozałatwiać parę spraw po mieście. Także dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, zostawcie komentarz i udostępnijcie ten film. Narka, hej, cześć.